lutego w sobotę witam Was bardzo serdecznie i witam Was słowami, które zapisane są w Starym i w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie czytamy w Księdze Hioba w 42 rozdziale, w 5 i 6 wierszu takie słowo. Hiob wyznał Bogu. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. A Nowy Testament w Dziejach Apostolskich chce przybliżyć nam spotkanie Saula ze zmartwychwstałym Chrystusem. Czytamy w Dziejach w 9 rozdziale, w 3 i 5 wierszu. Olśniła Saula nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Drodzy, każdego dnia pewnie każdy z Was próbuje zrozumieć naszego Stwórcę. Próbuje różnymi sposobami odgadnąć to, co Bóg dla nas przygotował. I pewnie każdy z Was chciałby, chociaż w małym procencie, poznać naszego Stwórcę. Chciałby, aby Jego rozum mógł pojąć to, co niepojęte. Aby nasze zmysły mogły chociaż przez krótki czas znaleźć tego, który nas stworzył, który się nami opiekuje, który nam błogosławi. Czy jest to możliwe? Każdy z nas pewnie również zadaje sobie to pytanie. Dzisiaj spotykamy dwóch bohaterów Starego i Nowego Testamentu. W Księdze Hioba w 42 rozdziale, czyli już na samym końcu tego spotkania, tej historii Hioba, o którym czytamy, że Bóg tak go doświadczył, czytamy o tym, że Hiob wyznaje: ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Każdy z nas wyznaje: wiem o Tobie. Każdy z nas może powiedzieć: widziałem to, co Bóg przygotował, bo widzi to wspaniałe błogosławieństwo, które zostaje dane tym, którzy wierzą. Ale Hiob czyni jeszcze więcej. Idzie o krok dalej. Wyznaje, przeto odwołuje moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Faktycznie nie jesteśmy w stanie naszymi zmysłami, naszymi słowami chociaż na chwilę przybliżyć się do majestatu naszego Stwórcy. A czy jest to w ogóle możliwe? Kajam się w prochu i popiele. Oto ja otwieram swoje serce. Oto ja chcę ukorzyć się przed wspaniałym majestatem, którego nie mogę pojąć. Jaka jest odpowiedź Stwórcy na takie wyznanie? Czytamy o tym dalej w Księdze Hioba. O wielkim błogosławieństwie. O tym, że Bóg wynagrodził Hiobowi, dał mu tyle, ile nie miał przedtem. To jest odpowiedź naszego Stworzyciela. Wielkie błogosławieństwo. Ale wtedy, kiedy korzymy się, kiedy mówimy, nie jesteśmy godni nawet mówienia, nawet myślenia o Bogu, bo jesteśmy tylko prochem, bo jesteśmy tylko małą iskierką. Saul, który prześladował chrześcijan, spotyka również na swojej drodze Chrystusa. Spotyka nas w drodze Zbawiciela, aby i on mógł poznać zamysł, mógł poznać prawdziwą swoją drogę, którą wyznaczył mu jego Stwórca. Światłość z nieba na 3 dni oślepiła Saula, aby ten przez te 3 dni mógł odnaleźć prawdziwą drogę i prawdę, która jest w zmartwychwstałym Chrystusie. Wiedział, z kim walczy, wiedział, kogo prześladuje, ale czy ta wiedza, którą posiadał, to, co miał w sercu, było w 100% przydatne do tego, aby zrozumieć? Nie. Bóg Cię widzi. Pisała Hanna Himera. To podstawowy fundament życia. Odważ się wpaść w ubóstwo swojego serca, a doświadczysz, że na gruncie nicości jawi się początek wiary. Mamy otworzyć nasze serca. Mamy z nich wyrzucić swoje myśli. Być ubogim. To znaczy być u Boga. Wtedy możemy zrozumieć Jego wspaniałość. Hiob wyznał to. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. A Saul, późniejszy Paweł, również będzie wyznawał, że jest niegodny bycia apostołem, że jest najmniejszym z tych wszystkich, którzy poznali Chrystusa. Drodzy, i dzisiaj, w sobotę, jutro, w niedzielę drugą przed postem, będziemy chcieli wsłuchiwać się w Boże Słowo. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. On chce je otwierać. On chce, aby nasze serce było czyste, abyśmy mogli pojąć prawdziwą drogę, abyśmy mogli zrozumieć naszego Stwórcę. Sami nie jesteśmy w stanie dostrzec. Nasza wiedza jest niestety za mała. Ale wtedy, kiedy ukorzymy się, wtedy, kiedy otworzymy nasze serca, wtedy, kiedy wyznamy, że Chrystus jest naszym Panem, to wtedy to wielkie błogosławieństwo, którego chociażby otrzymał Hiob, będzie i również naszym błogosławieństwem. Bóg będzie nas prowadził i nas strzegł. Życzę Wam, drodzy, błogosławionej soboty, kolejnych dni. Niech Bóg nas prowadzi i nas strzeże. Amen.